Halo, halo, siemaneczko, z tej strony The Dawid Gins, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w naszej przecudownej serii Od Starości do Nowości Farming Simulator 22 i witam was w marcu przy naszym tutaj pięknym małym stawiku, jak tutaj pięknie wiaterek nawiewa, pięknie falki się tutaj tworzą. No nie miałem gdzie zacząć, tutaj autka, proszę bardzo jechać. Pojedziecie? Nie pojedziecie, no to musicie poczekać. Nie miałem gdzie zacząć, bo się bardzo dużo zmieniło. Proszę nie trąbić, bo ja chwilę sobie odcinek chcę zacząć. Zmieniło się, bo wydałem ponad milion. Wydałem ponad milion na wszystko to, co się zmieniło, to, co się zmieniło na tym gospodarstwie, to, co się stworzyło, to, co kupiłem. Było milion chyba 300 coś, albo milion 400 na naszym koncie, już nie pamiętam, ale chyba 360 albo 370, coś takiego było, jak dobrze pamiętam. A mamy 256. Dużo się zmieniło, dużo powstało rzeczy, coś tam kupiłem, także mówię na tym marcu, żeby troszeczkę tych zmian było. Na samym początku idziemy na nasze główne gospodarstwo. No i co tu się zmieniło? Zniknął nasz kurnik. Nie mamy kurnika, stoi piękna, duża hala. Proszę już jechać i mnie kurde tu nie denerwować. No. Mamy piękną, dużą halę, w której stoi fence, no z nową rzeczą, ale to zaraz wam pokażę. Piękna, duża, idealnie się wpasowała z dwoma wjazdkami. Tu akurat tak przejdę, i żeby wam po prostu od razu nie zdradzać. Tu piękny żywopłacik sobie rośnie dookoła. Tak to mówię, klimatycznie sobie tutaj zrobimy z dwoma wjazdkami. Tam stoi John Deere z przyczepkami. Także poszło nie chyba 80 tysięcy za to, praktycznie podobnie z kurnikiem, więc kurnik sobie po prostu stąd wywaliliśmy i kurniki stoją gdzie indziej. Także za chwileczkę sobie tam przejdziemy. Także mówię, taka piękna duża hala tutaj powstała, że było gdzie to wszystko parkować. No i co jeszcze, na co poszło jeszcze 160 tysięcy? 160 tysięcy poszło na sprzęt, który stoi przy naszym tutaj fendzie, który dzisiaj sobie będziemy używać. Jest to siewnik, który był u nas na testach. Mamy Waderstata, także elegancko, pięknie, ładnie siewnik z nami już tutaj jest. Ale jak widzicie, naprawdę hala mega duża. Normalnie tutaj pięknie światełko w niej mamy, także elektryka jest poprowadzona. No i tutaj naprawdę konkret maszyn można wprowadzić. Za chwileczkę pojedziemy sobie siać. Na samym początku wywieziemy sobie albo dobra, pojadę i wam pokażę, co jeszcze, na co poszło głównie wszystkie, większość pieniędzy. Wsiadamy sobie do naszego kładzika. Aha, poczekajcie, bo się ta skrzynia ruszyła. O, dobra. Teraz sobie możemy już ruszać. Dobra, pięknie, mam nadzieję, że te dźwięki mogę dać trochę głośno, bo to kład to cichutko chodzi. Więc sobie powolutku tutaj cofniemy i możemy sobie wyjeżdżać. Ciśniemy sobie na, można tak rzec, trzy nowe działki. O tak, tak to powiem. Na których no powstało trzecie trzecie. Jak ja bym miał drugie dopiero. Drugie gospodarstwo niedaleko. Miałem wam pokazać w zimowym odcinku, gdzie to się znajdowało, ale po prostu zapomniałem, więc teraz po prostu już będziecie widzieć efekt finalny. Mamy to gospodarstwo, tak jak zapowiadałem, że będą kolejne zwierzęta, czyli będą to owce. Owce już tutaj są, nie znalazłem nic fajnego, także ta oryginalna w miarę mi się tutaj wpasowała. Była troszeczkę w innych kolorach jeszcze na YouTubie, nie na YouTubie, tylko na internecie, ale po prostu była źle zrobiona, także postanowiłem, że tą oryginalną sobie tutaj weźmiemy. Dobra, tutaj troszeczkę bardziej nowocześnie, także ja się tutaj zatrzymam i wam wszystko pokażę, co i jak tutaj mamy zrobione. Piękny wjazdek, pięknie mamy tutaj owce, których jeszcze nie ma. Dopiero jak zrobimy pierwsze sianokosy i przywieziemy sobie tutaj siano do tej naszej wiatki z autoladem, tak można powiedzieć, no to wtedy kupimy te owce. Powstała właśnie to, co chciałem, czyli tak jak u Matiego w sumie to wygląda, bo ten pomysł ja mu, można powiedzieć, że podrzuciłem, no i postanowiłem, że u siebie podobnie to zrobię.
że będziemy mieli tutaj jajka. Jajek już jest tyle, bo po prostu wszystkie jajka, które miałem w tamtym kurniku, przewiozłem. Więc tak, jeden kurnik, taki co mieliśmy tam, on jest właśnie tutaj, jak widzicie, pełny na 1500 kur i on jest właśnie tutaj zasypany praktycznie, że do pełna naszą tutaj jęczmienia. Myślę, to tylko zamknę, bo tutaj jeszcze jakby zaczęło padać, a zapowiadają deszcz. A drugi kurnik jest na tych kur teraz 500. One się dopiero będą rozmnażać, także ja mówię, że jeden, bo to dużo pieniędzy by poszło, jakbym kupić wszystko, więc mówię, te 500 to one niech się tutaj rozmnożą i będzie już w porządeczku. Co tu dalej mamy? Dalej mamy ule. Tak jak zapowiadałem, chciałem zainwestować te 100 tysięcy w te ule, także są tutaj postawione 5 uli w ten oto sposób. Mam nadzieję, że my tutaj nic nie urządli. No i co my tu się kryje za nami z tyłu? Kryje się fajny kawałek pola, na którym dzisiaj sobie będziemy siali. Jest to naprawdę fajny kawałek, fajnie mi się go udało tutaj zrobić z takim tutaj placykiem z tyłu. Duży dosyć sporo, na którym będzie jęczmień, mówię dwa kurniki, no to gdzieś ten jęczmień trzeba jeszcze upchnąć. Także ten jęczmień się po prostu tutaj na dzisiejszym odcinku pojawi. No i tu z tyłu tylko jest zrobiony trigger na nasze ule, no i po prostu już tu wyjazd i taki mały placyk. Naprawdę mega fajnie wyszło to. Lepiej to będzie wszystko wyglądało, jak my będziemy sobie tutaj siali, także bez zbędnego gadania, bo już tu mamy 6 minut odcinka, ja tu się rozgadał. Ciśniemy na gospodarstwo. Zarobimy gdzieś te 40 tysięcy. Oj, czekajcie, bo mi się tutaj coś zmieniło. O, czekajcie. O, teraz, dobra. Zmieniły mi się tutaj ustawienia shaderu, bo mam przypisane zmianę shaderów na jeden klawisz i nie wiem, jak go zmienić jeszcze. Także przez to sorki tutaj, że się tak kliknęło. No i dobra, wyjeżdżamy sobie i ciśniemy szybko na gospodarstwo, żeby tutaj po prostu ta robotka dzisiaj szła. Na co poszło jeszcze te 300 chyba 70 tysięcy, jak to dobrze pamiętam, albo 270 na pole, na którym dzisiaj będziemy sobie siać jeszcze. Buraki, już mały John Deere jest tam podstawiony, także w późniejszej części odcinka po prostu sobie pojedziemy siać buraczki. Dzisiaj mam dużo do gadania odnośnie kanału, nowych serii, także po prostu tutaj troszeczkę tego do poświęcenia czasu potrzebuję. To jest, tak można powiedzieć, pierwszy odcinek na tej serii, gdzie mamy nowe oświetlenia, bo tutaj jeszcze tutaj jeszcze tego oświetlenia wam nie pokazywałem nowego. O kurde, lekko żeśmy przyjaczyli. Dobra, za 1000 sprzedajemy, bo trzeba pieniędzy na wiosnę, więc sobie tutaj ładujemy. Teraz zamknie się, zamknął się pięknie. Teraz tak, cyk do góry. Podniesie się. O, podniosło, dobra. Pięknie, ładnie. I możemy sobie powolutku stąd wyjeżdżać. Nie ma jakoś mało miejsca. Jak myślałem, że ta hala przyjdzie, to będzie strasznie mało miejsca, ale jest naprawdę mega mega w porządeczku, jak jest ta hala. Przynajmniej naprawdę można teraz upchnąć gdzieś te maszyny, bo tak to po prostu nie było gdzie tego wszystkiego tutaj parkować. Na polu na 121 zostało zasiane, nie pamiętam, co tam miało być, albo pszenica, albo jęczmień. Ale chyba jęczmień tam został zasiany, także ja już sobie go po prostu zasiałem poza odcinkiem, bo mówię, na tym nowym polu się ten jęczmień pojawi, także na tym już sobie po prostu mogę to zasiać. To jest pełnoprawny odcinek, gdzie widzicie nowe oświetlenie już na tej serii. Pierwszy odcinek był właśnie na wieśniakach, gdzie było to oświetlenie. Tutaj jest pierwszy odcinek, bo jeszcze zimowy był na tamtym oświetleniu, także mam nadzieję, że wam się podoba, bo mi naprawdę się mega fajnie tutaj gra na tym oświetleniu. Nie jest to wszystko takie kolorowe, jak to zawsze mieliśmy, tylko takie po prostu szarawe, także mega, mega fajnie, dobra. Sprzedajemy za 20 tysięcy sobie i ciśniemy po jeszcze jeden kurs tych naszych tutaj świnek. I tak, ten odcinek jest 120 chyba, bo 119 był zimowy, chyba 120. Ten odcinek, nie wiem, kiedy się pojawi, ale już od tego odcinka mogę wam powiedzieć, że normalnie biorę się, tak jakby można powiedzieć, za kanał.
związane właśnie ze wszystkim. Teraz dwa odcinki nie było nam miniaturek z właśnie kopania buraków oraz z na wieśniaka. Po prostu miałem taki zapierdziel jeszcze na te ostatnie dni przed wakacjami, więc po prostu tutaj gdzieś jakiś wyjazd, tutaj coś, tutaj jeszcze jakaś była robota, czy coś w tym stylu, to po prostu odcinki jakoś udało mi się nagrać, no ale po prostu na miniaturki zabrakło po prostu czasu. Patrzę na lustereczkach, tutaj pięknie wszystko ładnie widać. Dobra, ja sobie zobaczę, czy my tam... Dobra, tyle jak sobie staniemy. Tyle do przodu podjadę, bo to jest po prostu niebezpieczne, jak to tam się otwiero. Dobra. Cyk. Cyk, mój fuch. Oj. Teraz my sobie to opuśćmy. Załadujmy kolejne te 20. Cyk. I teraz niech to się już składa. A my sobie idziemy... I to pozamykę, także teraz świnki mogą się już normalnie rozmnożyć, bo starczy im miejsca, żeby się rozmnożyły. Dobra, pięknie, w lewo. No i dobra, ciśniemy sobie jakieś tutaj 12-13 minut, zajmie nam te wywożenie oraz gadanie. I tak, jeszcze na samym początku odcinka chcę tutaj powiedzieć, że już niedługo, bo gdzieś tam pod koniec czerwca, początek lipca, coś w tych rejonach, pojawi się nowa seria na kanale. Nie będzie to, można powiedzieć, ta seria, którą żeśmy zapowiadali. Będzie to inna seria, którą mieliśmy zrobić wcześniej o wiele, ale po prostu przez to, że Mati miał szkoły dużo i tak dalej, no to by nie było czasu na taką serię. W ten właśnie tutaj, żeby wszystko poogarniać, pobudować, bo to na tej, po prostu na tym save'ie większej rzeczy musimy pobudować, porobić, spędzić trochę czasu nad jakimiś dekoracjami czy coś w tym stylu, więc przez to teraz dopiero mamy czas i od jutra, jak od wczoraj chyba, żeśmy, czy przedwczoraj, żeśmy się po prostu zaczęli za to wszystko brać, także już tam w jakiejś części mamy to ogarnięte wszystko. No ale tak jak mówię, nowa seria się pojawi gdzieś końcówka czerwca, początek lipca. Pierwszy odcinek będzie u Matiego, także do Matiego zapraszam was na kanał gdzieś w tych rejonach. Oczywiście na wieśniakach jeszcze wam wszystko głównie tam powiemy, Mati też powie swoje. Pewnie na Elmkriku, ale i na wieśniakach będziemy nagrywać, też coś powiemy więcej. Także ja tutaj na razie nic nie zdradzam, bo nie wiem ile mogę zdradzać, tylko chcę was tutaj uprzedzić, że nowa seria się pojawi, także na moim kanale będą trzy serie póki co. Dalej trwa tak jakby szukanie osoby, bo tą osobę, która mieliśmy, no to nie spełniła tak jakby wszystkich naszych kryteriów, które byśmy chcieli, i po prostu stwierdziliśmy, że poszukamy jeszcze tylko jakiejś osoby. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś kanał i chce sobie ponagrywać, rozwinąć się jakoś z nami i pobawić się jakąś serię, nagrywanie, no to zapraszamy do pisania. Dobra, teraz mamy tak, bez zbędnego gadania wsiadamy sobie do naszego pędziura i lecimy sobie siać. Wybieramy sobie jęczmin i sobie dajemy to, tak. No i dobra, możemy sobie wyjeżdżać pięknie, ładnie i cisnąć na nasze pole za naszą gospodarką tamtą. Dobra, powolutku. Stój pan. Dobra, my tu wyjedziemy, bo to jest całkiem duży harpagan. Miał być nowy traktor kupywany, ale no tych pieniędzy nie ma jakoś mega dużo, więc postanowiłem, że póki co jeszcze tego traktoru nie będzie. Będzie teraz właśnie, mówię, siewnik, powstaną inne rzeczy, więcej pól, także dlatego właśnie na razie te maszynki, co mamy, no to muszą nam wystarczyć. Dobra, tu sobie wjeżdżamy, bo tutaj też mamy dojazd na ten nasz kawałek od tej tutaj strony. No i naprawdę teraz tym 8-metrowym, no to ta robota idzie po prostu cudnie. Dobra, rozkładamy sobie i zaczniemy sobie chyba tutaj, się przetniemy na wprost. Tak jak to po prostu tutaj już jakoś jest zrobione fajnie i sobie tutaj elegancko będziemy cisnąć.
nie pamiętam ile on, czy 18 się z nim jedzie, czy ile tu po prostu pęd pociągnie. Dobra. Tyk. Odpalamy sobie to. Włączamy. I opuszczamy i sobie ciśniemy. Od razu z nawozem, także ten siewnik ma podsiewacz, jak widzicie, z tyłu, bo razem z tym dokupiłem tą wersję. Także mówię, że elegancko teraz tutaj robotka już z podsiewaczem będzie szła, bo wtedy albo damy sobie obornik i już mamy to pole później załatwione i nie trzeba nic zrobić, albo po prostu zasiejemy z podsiewaczem i na wiosnę jeszcze jakieś nawozy, coś w tym stylu i będzie w porządeczku. Tutaj żadnych ścieżek nie robię, także żadnych tutaj znaczników nie mam. Zobaczymy w ogóle też, później wam powiem, bo to mi tutaj jest bardzo potrzebne, ile po prostu to pole wyjdzie, że będzie miało hektarów, bo nie mam pojęcia, jak tutaj ciężko to poobliżać, także nie mam pojęcia, no ale myślę, że ze 3 to na pewno będzie miało, tak mi się wydaje, że 3 to tu powinno to pole mieć. Jęczmień tutaj będziemy mieli zasiany na tym polu. No najbliższy teraz chyba taki największy zakup to będzie się szykował chyba kombajn, bo wam powiem, że jak ja widzę ile my tu będziemy mieli za chwileczkę pól, no to już ten nasz kombajn będzie po prostu tak średnio starczył z tym 6-metrowym headerem. Jak tutaj wjedziemy w taki jęczmień, no to my tu w jedną stronę i poprzecznik nawet nie i będzie full zbiornik, także tutaj będzie trzeba coś myśleć o jakimś większym sprzęcie, żeby po prostu sobie jako tako z tym tutaj wszystkim dawać radę. Nie wiem jeszcze nad czym, ile będzie kosztowało, ile, jak, kiedy, no to jeszcze nic nie wiem. Myślę, że to żniwa jeszcze naszym tutaj dojczem porobimy, ale następne albo coś na sierpniu, ale raczej nie następne, raczej sezon coś tutaj będziemy raczej kombinowali, żeby nowy kombajn się pojawił. Na sezonie też myślę, że więcej rzeczy się pojawi, no bo będą dwa kurniki, więc troszeczkę więcej z tych jajeczek jeszcze zarobimy. W czerwcu jeszcze też przyjdzie saldo całkiem spore, bo tam chyba około 300 tysięcy z tych jajek. Mleko też, jak zobaczycie sobie, już mamy mleka 41 tysięcy litrów, więc tutaj naprawdę jest już całkiem te gospodarstwo rozwinięte. No i teraz już, tak jak mówiliśmy z Matym, jakbyśmy mieli teraz zrobić na tych średnich maszynach serię, no to po prostu lepiej by było to zrobić w kilka osób, trzy albo chociaż, albo coś takiego. No bo we dwóch, no to cały czas, no to lepiej zrobić jakąś troszeczkę bardziej polską serię, czy mniejszą po prostu we dwóch, bo w trzech na dużych, we dwóch na dużych maszynach, no to po prostu jest tak, no średnio po prostu. Dlatego właśnie przez to mówimy, że mamy wieśniaków razem. Nowa seria będzie, którą zobaczycie po prostu w jaki sposób będzie wyglądała. Oraz Mati ma na duże maszyny jak Entrika, ja już na coraz większych mam starowsi, także jest ten po prostu tutaj content taki zachowany, że na każdej serii jest po prostu co innego. Na nowej będzie jeszcze inaczej niż na wieśniakach, a na pewno inaczej niż tu, także no, zobaczycie jak to będzie, fajne pomysły mamy, co jak, teraz wakacje zaczynają, także Kamilos będzie miał też więcej czasu, żeby nam tutaj pomóc w niektórych tam sprawach, na każdych seriach, czy że czy jakieś kiszącą na odstarowsi, czy coś w tym stylu, no to będzie to o wiele lepiej szło. Czekajcie, ja sobie tylko tak ustawię tutaj te tempomaty, o, 15, dobra. Pięknie, fajnie, ładnie i sobie teraz już tutaj elegancko wjedziemy tak jak to ma być. Tak se fajnie to nawijam, bo ta robotka naprawdę wtedy idzie git. No i dobra, już sobie możemy z powrotem cisnąć. Za chwileczkę hektar będziemy mieli zasiany, no tak myślę, no 3 to tu będą. 3 tu będą bez problemu hektary i my mamy 6 zasiane. Mamy 6,33, no to by musiały tu być 3,7. Oj, sorry, nie to. 3,7 jak tu będzie, no to bez problemu nam starczy tego tego jęczmienia na właśnie te dwa kurniki. No i będzie trzeba właśnie myśleć, że my od razu w następnym sezonie, nie następnym, tylko w tym sezonie na jesień przysiewak jęczmienia jeszcze coś dokupić.
Będę myślał też właśnie nad tym, żeby to pole o tutaj razem z tym, ale raczej jak to zrobię, to chyba sobie zrobię to jako oddzielne pole, bo ono jest naprawdę całkiem, całkiem spore, no bo 3,15 i tu 3, także 6 hektarów, no to już jest całkiem, czekajcie, bo pogubiłem klawisze. O, dobra. Czekajcie, gdzie jest klawisz opu? Dobra, teraz to możemy nakręcić. Dobra, mamy 20 minutę odcinka, także gdzieś do tej 25 coś w ten sposób sobie tutaj posiejemy. Bardzo szybko ten czas ucieka, dopiero co żeśmy zaczęli ten odcinek, już mam tutaj 20 minutę odcinka, no, ale na początku trochę gadania jeszcze te zwierzęta, także naprawdę ten czas tutaj nam szybko ucieka. Ale fajnie się na takich większych polach już takim sprzętem naprawdę się fajnie tutaj po prostu działa. Także mam nadzieję, że łapeczka zostawiona. Teraz to, co zacznę w ogóle od lipca robić, to mam nadzieję, że wam się również spodoba. Postaram się jak najdłużej to ciągnąć po prostu, ale czy mi wypali, to nie wiem. Także jak myślę, domyślicie się, o co chodzi, a jak zobaczycie w lipcu, no to już dopiero teraz jeszcze w czerwcu będą 23 odcinek, 25, 7, 9 chyba. Chyba jakoś tak będą te odcinki. Chyba tak mi się wydaje. No, także oj, nie ten wiek. Chyba jeszcze tutaj 4 odcinki albo 3, na 3 na pewno będą. Albo 4, nie pamiętam już. Ile tych odcinków jeszcze tutaj czerwcu będzie. Na marcu tak. Na marcu mamy tylko teraz jeden odcinek. Chyba będzie zaraz, tylko zobaczę w kalendarz jeszcze, jak to tam wygląda z naszą soją. Na marcu teraz są siewy jęczmienia oraz buraków. Oraz soje właśnie. A no to na kwietniu będą siewy soi i opryski. Chyba tak. Coś takiego miało być. No, siewy soi i opryski na tym jednym polu. I te siewy soi, no i wtedy jeszcze można by było zrobić, chyba w kwietniu będzie, może sianokosy będą, to można by było do tego dorzucić. Co jeszcze pod odcinkiem zrobiłem, to łąki, ponad włożyłem gnojówką wszystkie, także u krówek, jak właśnie widzieliście, jest gnojówki zero, bo tam wszystko pobrałem. Na naszym dodatkowym silosie na gnojówkę mamy full, go 100 tysięcy litrów zalane. Tu mamy już 60 tysięcy litrów, także naprawdę tej gnojówki jest całkiem sporo, no ale teraz będziemy wylewać na tą łąkę, będę się starał też coraz częściej to wylewać, a nie tylko na tych 50%. Ten ta oto właśnie tutaj sposób. Dobra, czekajcie, teraz gdzie my tu musimy? W gardle mnie coś tutaj zakurzyło, się tak szybko jadę, że mi się tutaj lekko coś zakurzyło, łyczek picia by się przydał. O, pięknie. Ten save już tutaj w sumie długo na mnie czekał, że aż w końcu go nagram, ale mówię, dzisiaj ten save troszeczkę wcześniej, gdzieś tam koło 7, bo ogarniałem z tej rzeczy w domu, które miałem, i wiecie, 9.20 zaczęliśmy sobie, 9 gdzieś tam zacząłem ten odcinek, 9.25 już jest, także naprawdę fajnie. Dzisiaj jeszcze mamy nagrać jeden z wieśniaków. I teraz jak wakacje zaczynałem, no to już na zapas raczej dużo nie nagrywał, tylko po prostu będę codziennie tam jeden czy góra dwa odcinki nagrywał i będzie już wtedy w porządku, będę w miarę tych odcinków na bieżąco miał, żeby z wami być na bieżąco, że co nowego tutaj dodam, to żeby nie było, że ja nagrywam dopiero po jakimś czasie, to będzie także tak to właśnie teraz tutaj planuję zrobić. Dobra, teraz tak, wyjedziemy sobie jeszcze lekko tutaj po tym zasianym, sobie nakręcę. To i tak będzie wszystko jeszcze wałowane, także nie musicie się tutaj o to martwić. O ile po prostu nie zapomnę jeszcze tego zwałować przed tym, jak skipnę sobie czas. No i dobra, cyk. I teraz tutaj lecimy i dopiero tu widzicie, jest tak, to pole właśnie tak dziwnie tutaj szło, że ono idzie cały czas tutaj teraz prosto, 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 no i tu dopiero zaczyna się clean, także wyrobimy sobie tego tutaj cleana, no i będziemy mogli sobie już te siewy tutaj zakończyć. 1,6 hektara mamy i tam, no to z 2,5 może tu będzie, coś takiego mi się wydaje, że tutaj będzie, że jeden tutaj, chyba trzech tutaj nie łapniemy.
No ale zobaczy się. Zobaczy się, ile tutaj będzie. Jak tam troszeczkę jęczmienia braknie, to się pszenicy dowali, a jak nie, byśmy pszenicy nie dali, to po prostu troszeczkę kupię. No bo teraz to troszeczkę tak wyszło, no bo mówię, nie wiem, czy mi teraz w ogóle starczy, bo teraz zostało jęczmienia już nam tylko 22 tony. A mamy na full załadowane nasze kurniki, więc teraz starczy nam tego towaru u kur, czyli na full, no to na 2 miesiące, czyli kwiecień, maj, i im dam po 10 ton, będzie czerwiec. No, jak się uda, no to na styku powinniśmy się po prostu z tym tutaj idealnie tak wyrobić. Na styku powinno nam starczyć tego, tej jęczmionki. Dobra, cygnadu i pędzimy. Ale na tych shaderach wam powiem naprawdę, ten pęd w tych kolorach oddaje. Waderstadt też, jak on się troszeczkę pobrudził, no to teraz widzicie, naprawdę przepięknie to wygląda. No i dobra, dojedziemy sobie do końca i ustawimy go na tamten tam przejazd i po prostu już sobie pójdziemy i teraz się pobawimy na tym naszym ogromnym nowym polu. Tam jest, nie wiem, 3 hektary albo 3,5, to powiem, 3,55, więc no będzie tych buraków, będzie. Jeszcze mam nadzieję, że uda mi się kupić tą ropę, nie ropę, tego Holmera, bo on nie kosztuje tam dużo, chyba 300, więc jakby były pieniądze, to po prostu bym sobie go zakupił, tak ciągle wypożyczać, to fajnie by było w końcu mieć swoje. Dobra, cyk. Opuścimy, wjedziemy sobie tutaj do prostego, no i dobra, i cyk, zostawiamy sobie, gasimy i ciśniemy sobie na pole 37 do naszego małego John Deere'ka, odpalamy, no i jak widzicie, naprawdę piękna połać, bo jest tego tutaj całkiem sporo. Buraczki my sobie tu już włączamy i sobie możemy cisnąć. Nie wiem w ogóle, ile my tutaj możemy z tym jechać. No nie, no to jedźmy te 18. Te 18 myślę, że z burakami, bo to się szybko z takimi rzeczami według mnie jeździ. Więc sobie możemy te tutaj 18 cisnąć. Mały John Deere w końcu jakoś tutaj teraz robotkę ma. Ile uda nam się zasiać, tyle nam się uda zasiać tych buraków. Czy dużo, czy nie, zobaczymy. Mamy, tak jak mówię, tutaj 3,5 hektara buraków do zasiania, także na pewno mi się tu ani połowę, ani całego zasiać uda. Także poza odcinkiem będzie trzeba to skończyć. Ale po prostu wam powiem, tak jest ciepło, tak suszy, że to jest po prostu masakra. Tu fajny kawałek, można by było to razem z naszym tutaj kawałkiem jakoś dołączyć. Dobra, i tak jak tyle byśmy... ale to jest, patrzcie, jaka to jest połać. Naprawdę, no patrzcie, jak to się po prostu robi, jaka tu jest po prostu połać. Naprawdę, tak sobie jeździmy teraz na ukos. Mógłbym niby prosto jeździć, ale mówię, jak przy tej miedzy jest tak krzywo, to już sobie po prostu zacznę troszeczkę bardziej krzywo, najwyżej po prostu będziemy kopać prosto, a tak się po prostu to zasieje. Lepiej by wyglądało, jakbyśmy prosto jeździli, wiem, no ale później by wychodziły kliny, więc mówię, jak już tu tak jest, to już tak jeździmy i nie będzie problemu na przykład na inny przyszły sezon czy coś, czy jak będę siał tutaj zboże, to wtedy po prostu już będziemy sobie jeździć prosto. No a tą prędkością 17 hektarów byśmy na godzinę zasiali, no całkiem wam powiem, że wydajny jest ten nasz siewnik. 10% w dwie strony, także tych nasion tutaj ubywa. Na pewno tutaj nie będę nic dowoził, bo i tak dużo mi się tu nie uda zasiać, tam do 30 którejś minuty sobie po prostu to posiejemy, bo mamy teraz 29, no a tak do 35 może coś takiego by się udało to tutaj ogarnąć, no bo dzisiaj nic więcej nie mam przygotowane. Jak najszybciej trzeba to wszystko posiać, przygotować, bo jak widzicie, szmagolok na to, że będzie tutaj padało, więc trzeba się po prostu jak najprędzej spieszyć. Ja nasz tutaj do buraków siewnik też już niedługo jedzie do wymiany, bo to 4,5 metra, no to nie będzie starczało, myślę, na jakąś szóstkę to będzie trzeba wymienić.
coś takiego, no i wtedy, no ty malutki to już chyba nie będziesz sobie dawał rady, wtedy już będzie trzeba tym dużym latać, albo to coś, ten nowy traktor, który kupię, bo on tam będą miały ten duży mój, w sensie nie duży, tylko John Deere po prostu duży ten, co stoi z przyczepami, no to po prostu on będzie miał tam podobnie chyba koni do tego, co chcę zakupić. Także, no bo chcę mieć takie średnie też ciągniki, więcej ich takich, żeby było. John Deere chce większościami rzeczy radzi, z talerzówką daje radę, siewnik jeszcze ten stary mamy, chociaż jego sobie po prostu sprzedały, bo no nie będzie już nam potrzebny, dlatego właśnie zostanie on sprzedany. Nawet nie wiem, ciekawe jestem, ile za niego dostaniemy. Pewnie grosze. No, niecałe 10 tysięcy, także mówiłem, grosze za niego dostaniemy, dlatego właśnie będzie trzeba jakoś to po prostu tutaj. O, właśnie, czekajcie, bo tu mam taki kwadracik ze serany, tutaj włączył, bo to trzeba włączyć zawsze. Nie, no, myślałem, że to jest tu zawsze od razu, ale no to jednak ta opcja się po prostu za każdym razem wyłącza. Dobra. No, robotka tutaj idzie, wam powiem. Idzie całkiem sprawnie nam to sianie tutaj idzie, bo mamy ile już tyle tutaj obsiane i jeździmy sobie tak dookoła, że tylko tutaj. No to jak ten środek tu obsieje, to będzie git. Tu już tyle, jak sobie zasieje na odcinku tyle, no to będzie będzie w porządeczku. Akurat tyle będzie wystarczająco. Mgły nie mamy, dlaczego, czemu to mgła znikła? O! Pięknie, to można robić, bo mgła nam jakoś tutaj przeniknęła lekko, albo po prostu nie była włączona, albo znikła, już nie pamiętam, ale chyba znikła. Się wydawało, że była włączona jak siałem, więc teraz już nie wiem. Nie wiem, Mati teraz nie wiem jakim cudem, możecie też napisać, jak wy to tam macie w szkołach, kiedy wy zakończenia macie roku, czy 22, czy 23, jak to tam u was wygląda. Bo w niektórych szkołach słyszałem, że z 22, w niektórych 23. I nie wiem, dlaczego to tak jest, że jedni mają kończą wcześniej, drudzy później. Nie mam pojęcia, dlaczego to tak jest, no ale trudno się mówi. Ja tam muszę poczekać sobie do piąteczku, dzisiaj mamy czwartek, ale piątek tylko na dziewiątą odebrać świadectwo i do domu, także no. Ja tam na 10 minut, tylko 15 wparowuję, biorę to co moje i witamy się dopiero we wrześniu w nowej klasie, także tutaj pięknie wszystko się udało zdać, nie było problemu żadnego ani nic, także jestem tutaj zadowolony. Co jeszcze mogę powiedzieć na tej nowej serii, że chcemy spróbować troszeczkę ją urozmaicić jakimiś nowymi rzeczami, których na nich wcześniej nie graliśmy, po prostu albo zbyt realne się wydawały, albo po prostu się nie umieliśmy na takich rzeczach grać, także tutaj małe podpowiedzi mogę wam rzucać już, na czym my po prostu będziemy chcieli grać, na jakiej mapie, no to też będzie zaskoczenie, bo na pewno na YouTubie bynajmniej nie widziałem, że były jakieś popularnej osoby na tej mapie, była seria czy coś w tym stylu. Także właśnie przez to myślę, że u nas jako u jednych z niewielu właśnie ta mapa się pojawi, a naprawdę ma swój klimat, ma naprawdę fajny klimat. Tak samo jak Wośnice na biedak, Jezu, na Cwaniakach, na Wieśniaku, o, brakło mi tego słowa, na Wieśniakach, ma ta mapka do tej serii po prostu swój klimat, tak samo Zdziechów do tych dużych maszyn, tak samo tamta będzie miała po prostu do tamtych maszyn i tamtego klimatu, co my chcemy po prostu zrobić. Także ja tam jestem zadowolony, jak padł ten pomysł, no to mówię, pyk, robimy i tyle, nie było żadnego tutaj zawahania. Czekajcie, bo mi się tu coś wyświetliło, chyba nie przerwało, chyba nie. Oho. O, dobra, chyba widzimy się z powrotem. Kurna, się wystraszyłem i nie wiem, czy było, będzie tu cięcie, czy nie. Ale po prostu nic nie mogłem zrobić, tylko zminimalizowało mi farmingę i nie mogłem przez chwilę w niego wejść. Myślałem, że już wywaliło wszystko, także uff, zadziałało, także
tutaj już za chwileczkę kończymy ten odcinek, ja tu ostatni łyk picia biorę i... I akurat niecałe 35 minut, czy tam 35 minut będzie odcinka, także udało nam się całkiem sporo, jakbym tutaj nie jeździł, tylko tu zasiadł, no to będzie kit, także jako tako nam się tutaj większość tego pola udało po prostu, w sensie większość, ten kawałek, który tutaj chciałem, to musiał jeszcze 3 przejazdy zrobić, żeby to zasiać, no ale to już po prostu zrobię sobie poza odcinkiem. Ja wam, inni widzowie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że łapeczka tutaj zostawiona w górę jest, subik na kanale, bo lecimy po chyba 3600 teraz. Także ja jestem zadowolony, jak się ten kanał rozwija. Mam nadzieję, że wyświetleń będzie coraz więcej, łapeczek też, komentarze tak, też. Także zapraszam na kolejne odcinki do Matiego i trzymajcie się, strzałeczka i cześć!